Powiem tak, bałam się tego, były wszelakiego rodzaju różne oczekiwania. Zgodziłam się w końcu, spełniam się, uważam, że spełniam się w tym. Zamierzone moje cele wszelakiego rodzaju uważam, że realizuję. Obiecałam, że stworzę we wsi Komarowo świetlicę wiejską. Takowa powstaje właśnie, za tydzień robię jej otwarcie. Czuje Pani tą pracę? Bardzo, bardzo. Uwielbiam wyzwania, uwielbiam różne realizacje, które na przykład zadzwoni do mnie mieszkaniec, że coś tam potrzeba zrobić, realizuję na bieżąco, nie odkładam czegoś na później. Co jest najtrudniejsze w tej pracy? Co jest najtrudniejsze? Może brak współpracy mieszkańców wszystkich, to znaczy wszystkich. Mam grupę, duże grono ludzi, którzy współpracują ze mną, aczkolwiek jest grupa ludzi, którzy oczekują nic od siebie nie dając. Jak chyba wszędzie. Wszędzie. Realizując się, robimy imprezy na przykład, nie chcą, chcą mieć imprezy, ale ciężko im na niej przyjść, tak? Realizuje się Pani, wieś kwitnie, wieś się zintegrowała. Wielokrotnie bywamy z naszym aparatem czy naszą kamerą na imprezach. Co w tym roku? Co w tym roku? W tym roku już teraz właśnie otwieramy świetlicę wiejską, w której na pewno będzie się działo dużo, dużo więcej niż do tej pory, bo nie mieliśmy warunków do stworzenia wszelakiego rodzaju warsztatów, warsztatów dla dzieci. Na pewno jakieś odbędą się półkolonie dla dzieci w okresie letnim, warsztaty dla osób starszych, gdzie to było moim priorytetem. Właśnie, żeby ludzie starsi mieli się gdzie spotkać, zjednoczyć, porozmawiać sobie o czymkolwiek, tak? Młodzież, mam koło gospodyń wiejskich, które było moim priorytetem, właśnie założyłam to koło gospodyń wiejskich. Nie byłam nim prezesem, bo mówię, nie wszystko dla swojej idei, żeby mieć. I jest teraz prowadzone przez panią Magdalenę Żabicką. Powiem, rozwija się, prężnie działa. W końcu będziemy mieli gdzie się spotykać. Także to Komarowo będzie kwitło. Będzie, na pewno o nas będzie dużo więcej słychać, o ile ludzie zechcą jeszcze mnie wybrać na dalszą kadencję sołtysowania, tak? No właśnie, jeśli chodzi o tą kadencję sołtysowania, bo wiemy, że startuje Pani do Rady Miejskiej z okręgu numer 3, czyli z okręgu wiejskiego. Z jakiej pozycji, proszę nam przypomnieć? Z pozycji numer 4. Z pozycji numer 4. Jeśli Pani zostanie radną, czy nadal będzie Pani z taką werwą i zaangażowaniem poświęcać się? Mało tego, nie tylko z podwójną werwą, ale z potrójną. Mam założone cele, które chcę rozbudować jeszcze w Komarowie. Zwiększę, mam dużo planów, mam zajezdnię autobusową, budowa drogi, wszystkiego, także jeśli ja coś postanawiam, będę brnęła do końca. No to życzymy powodzenia, dziękujemy i gratulujemy, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Sołtysa. Dziękuję ślicznie za współpracę, bardzo mi miło było porozmawiać.